W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Różkowie I miało miejsce oficjalne przykazanie sprzętu pożarniczego. Mowa tu o nożyco-rozpieraczu. Jest to urządzenie przeznaczone do wycinania i rozpierania elementów konstrukcyjnych, np. karoserii samochodowej, w sytuacji, gdy w wyniku wypadku w pojeździe zostaną uwięzieni pasażerowie z kierowcą. Nożyce przekazano druhom z jednostki OSP w Gąsiorowie. Bardzo serdecznie pragnę podziękować druhom z OSP Różków za to, że przekazują ten sprzęt, Polmatro, nożyce, do jednostki, która najbardziej w tej chwili, po tych, które mamy w krajowym systemie, potrzebuje sprzętu. Cieszę się z tego, że to nasze wyposażenie naszych jednostek jest na coraz wyższym poziomie, że możemy również teraz już wzbogacać jednostki, które są jednostkami operacyjno-technicznymi. Dziękuję Panie Prezesie i spotkaliśmy się po to, żeby oczywiście przekazać ten sprzęt, a przy okazji Pan Prezes tutaj właśnie mówił, że krótkie przeszkolenie w tym zakresie wykona. Jesteśmy po prostu niemile zaskoczeni takim przydziałem takiego sprzętu, o którym żeśmy sobie kiedyś marzyli, że nasza jednostka w miarę pozyskiwania tych środków zewnętrznych, zarówno sprzętu, jak i finansowe, zostanie doposażona, że będzie miała możliwość brania w udziałach ratowniczych, które w tej chwili też wykonuje, tylko wykonuje na mniejszą skalę, a to jest związane z tym, że nie mamy jeszcze pełnego doposażenia. I tu z ramienia na zarządu jednostki OSP Gąsiorów chcę podziękować zarówno jednostce, zarządowi OSP Różków, jak i panu wójtowi, że przychylił się do naszej prośby i ten sprzęt nam przydzielił, który został pozyskany i zostanie on w gminie i będzie służył na pewno dla ratowania życia i mienia mieszkańców i ościennych miejscowości. Jest nam niezmiernie miło, że ten sprzęt możemy przekazać kolejnej jednostce i tym bardziej, że jest to jednostka z terenu gminy Kościelec, bo wychodzimy z założenia, że jest to bogactwo gminy. Zresztą ten sprzęt kiedyś był zakupiony przez gminę, dlatego uważamy, że w gminie powinien zostać. Równie dobrze moglibyśmy go sprzedać, ale nie o to chodzi. Gmina też nas wspiera, wspomaga w wielu tutaj działaniach, zakupach, inwestycjach, więc byłoby niefartem sprzedać go i parę złotych zgarnąć, a myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli i pożytkiem, jeżeli ten sprzęt przekażemy w tak dobre ręce, jak do jednostki do Gąsiorowa. Wiemy, że na pewno będzie tam służył jeszcze przez długie lata, bo jest to sprzęt niezużyty, niewyeksploatowany. Więc Panie Prezesie, jeszcze raz gratuluję i myślę, że będziecie zadowoleni tak, jak my byliśmy zadowoleni z tego sprzętu. A my jeszcze raz dziękujemy. Druhowie z Gąsiorowa przeszli krótkie szkolenie mające na celu zapoznanie ich z obsługą sprzętu i techniką pracy z wykorzystaniem tego urządzenia. Tu jest przełącznik do hydrauliki. Jak jest na poziomie takim, to jest 0,1. Jak jest w takim poziomie, czyli nie działa hydraulika. Jak jest tak, to inny dźwięk jest, tak? To jest hydraulika. A tu jest po prostu taka. No i łączymy. I ona musi wskoczyć na swoje miejsce, tak? Miejmy nadzieję, że nożyce prędko się nie przydadzą. Ale jak to dobrze wiemy, licho nie śpi.